Halo, są dwa mikrofony, czy nie? Over, over. Nie widzę, w słońce świeci. No mówiłam, zły moment, hashtag zły moment. Dzień dobry. Dzień dobry. Można wejść na giełdę? Jasne. Zapraszamy. Cześć, z tej strony Kaja, witam Was na kanale Wystawy Pająków. I dziś mamy odcinek specjalny, ponieważ odwiedzamy giełdę terrorystyczną Animals Life. Zostaliśmy tu zaproszeni przez Brodate Gady, czyli jednego z organizatorów. Zaraz ich odwiedzimy. I w związku, że jest to odcinek specjalny, to jest ze mną również gość specjalny, czyli Paulina. Cześć. Mogliście ją zobaczyć u nas na TikToku albo spotkać na wrocławskiej wystawie. To co? Idziemy. Idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy na relacje z giełdy terrorystycznej Animals. Ciekawe, czy pamiętasz. Zo. Live. Live. Animals Live. Gdzie? W Warszawie. Jeszcze raz. Gdzie? Na YouTubie. Z Wrocławia. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Tak, zgadzam się. Więc musicie nam wybaczyć. Proszę. Okej, tylko na YouTubie. Czy to nie? Nie, to się kręci... We Wrocławiu, to się... a do obejrzenia na YouTubie. A to jest teraz na YouTubie, nie? Hej! To będzie sklej. Cześć! Miłej zabawy. Nawzajem. Giełda zaczyna się od akwarystyki. Miałam kiedyś takiego węża, nazywał się żółwia, nazywał się Stefan, ale niestety uciekł mi. A tutaj mamy brodate gady, bardzo zapracowanych ludzi, kolorowych, pozytywnych, ale zaraz spróbujemy im przeszkodzić. Co oni tutaj mają? Gekony, właściwie eublefary, lamparcie, bardzo fajne jaszczurki na początek, jeżeli się ktoś interesuje jaszczurkami. Ten lubi być nagrywany. Albo wręcz przeciwnie. Co to za odmiana? Regiusowa. Coral, glow, mojave, pastel, yellow belly. Możesz jeszcze raz, proszę? Coral, glow, mojave, pastel, yellow belly. Uwielbiamy odmiany regiusów. Możecie tutaj dostać odmiany pytonów, zbożówek, których czasem nie można dostać nigdzie indziej. Brodate gady specjalizują się w naprawdę pięknych odmianach. Zwierzaki są bardzo zadbane, wiem co mówię, byłam również u nich na hodowli. I wiesz, weźmiemy jakiegoś grubszego, to nie będzie taki, o tam jest na przykład taki fajny. Taki wydaje się bardziej leniwy. Jednak wybór takiego grubszego gekona to był dobry wybór. Wiesz, to jest ogon dobrobytu. Tak? Po co mu taki ogon? Trzyma tam zapasy energetyczne, ale też może go odrzucić, jakby coś się działo złego w jego życiu. Pokaż jego ogonek grubiutki, jaki ma. Nagromadził, to pokażemy. O, ale ci pasuje do ciuszków. Tak, tu macie Amelstripa i do tego ma jeszcze Heta na Skylesa i Heta na Anery. Fajne. Piękne. Staraj się nie ruszać, on się rusza, jest dobrze. Są naprawdę śliczne. Dobry wybór. Z niego fajne rzeczy mogą być, no bo ma Heta na Skylesa, czyli bez łusek. Czyli co? Bo nie węża co? Bez łusek. A. To jest taka żaba, moi drodzy, która... Nie wiesz, pochłaniają wszystko przez skórę? Tak jak tu Ada podpowiada, żaby pochłaniają wszystko przez skórę, także nie wyciągamy ich, żeby im nie zaszkodzić. W dodatku mogłaby nam lekko skoczyć, ale nie skacze bardzo wysoko i jak widzicie nie ma wody i to nie jest przypadek. Ta żaba mogłaby się utopić, ona może mieć tylko taki wilgotne środowisko albo malutki basenik. Żaba rogata. Zestawienie Tofi, Amela i Tessery, też z Hetem na Skylesa i to widać po główce, bo brakuje mu łuski. Mhm. I to jest genetyczne. No i tutaj mamy jeszcze całą wyprawkę dla węża, od razu przygotowaną, matę, podłoże, kryjówkę, miskę,
na wodę. Wszystko, czego potrzebuje wąż, żeby trafić do domu jako na początek, no to tutaj właśnie jest taka wyprawka przygotowana od razu. Polecamy Plaza Tagady i idziemy dalej. Guby korkowe, czyli najlepsze, co może być w terrarium. Nie pleśnieją, nie psują się i są po prostu wieczne, a pająki mogą mieć w nich kryjówkę. Barnikuli, włókno kokosowe. Czaszki. To, co lubimy. O, fajne. Nawet można sobie samemu ją też pomalować, jak ktoś umie i lubi. Albo taką zostawić śnieżno-białą. Dla ptasznika to ptasie czaszki. Może tak ma być. Cały wystrój można tutaj zorganizować. Co tutaj jest? Co to? Ja chcę rosę red. Dobra? Dużo. O, my też czasem kupujemy na giełdach pająki. O, ten mi się podoba. Tak? Dobrze mu z oczu patrzy? Z tych ciapek. O, ta noga na pina jest ładna. Bo Biada Tagadów akurat stoi też nasz znajomy fornelik i ma karmówkę, muszki owocowe. Podejrzewam, że tutaj jest ekipa sprzątająca, czyli jakieś skoczogonki, prosionki albo jakieś podłoże. No i karaczany wszelakich rozmiarów. Dobra. A propos gekonów. Prawidłowa kondycja ciała, czyli gruby ogon. A tutaj mamy już zniszczonego gekona i o tym dokładnie mówiłam. Także gruby ogon jest dobrym sygnałem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co mu jest. Tutaj jest rozdwojenie ogona. Dosyć ciekawe. Zaczekowanie przewodu pokarmowego. Nie występuje. Ale ono jest jakby genetycznie, czy to już jest jakaś... To jest choroba rozwojowa z reguły. Takie osobniki jest eliminowane z dalszej hodowli, nie jest rozmnożone. Więc mimo wszystko ciężko jest też oszacować, co później ewentualnie może się dziać z potomstwem. Ale może być tak, że faktycznie wypadkowo gdzieś tam gen zostanie przekazane i potomstwo mogłoby mieć podobnie rozdwojone ogon. Raczej mu to nie przeszkadza w środowisku sztucznym. No może warunki domowe, więc jest trochę bezpieczniej. Podejrzewam, że w środowisku naturalnym mogło być trochę gorzej. A tutaj była nerka patologiczna, usunięta z ciała. Tutaj akurat był jeden pipetki z getula. Kalinka w sumie na ten moment ma się świetnie, bo tak się składa, że to wąż prywatny naszego lekarza weterynarii Grzegorza Dziwaka. Zabieg był jakiś czas temu, w sumie 2-3 lata temu przeprowadzony na Kalince. Kalinka trzyma się całkiem nieźle do teraz. Każde zwierzę ma swoją historię, jak rozumiem. No ogólnie staramy się tak, żeby jeżeli faktycznie już... No jak widzicie, są też takie akcje. Bardzo fajnie, że tutaj jest głośno mówione o tym, co może pójść też nie tak. Nie tylko nacisk na sprzedaż. I jednak trzeba przyznać, że większość hodowców, jacy tutaj występują, są sprawdzeni. Można sobie sprawdzić firmy w internecie, opinie o nich. Także giełdy to nie jest taki zły pomysł. Polecam giełdy właściwie, ponieważ mamy tu też wszystko w jednym miejscu, jak widać. Sukulenty, rośliny zwisające. Tutaj czytałam kiedyś, że wiecie, jak to jest na przykład w obi, są takie roślinki, często się ludzie nimi bawią. No i wygląda to bardzo zjawiskowo, ale czasami taki zużyty liść odpada. Nie jestem specjalistką od roślin, więc mówię tylko to, co słyszałam. A poza tym jest to duży wysiłek energetyczny dla rośliny. Także lepiej ich bez powodu nie drażnić, ale chociaż raz na jakiś czas, żeby wrzucić coś w takie liście, fajnie mieć taką roślinę w domu. Tylko trzeba wiedzieć, jak się nią zajmować, jak wszystkim. A ja nie wiem, więc idę dalej. Może jeszcze tutaj wrócę.
znać też w komentarzach, czy podoba Wam się taka relacja z giełdy. Bardzo Was przepraszam, jeżeli ujęcia są trochę niestabilne, ponieważ sprzęt nie chciał współpracować, a nie chciałam przegapić okazji, żeby tutaj przyjść i nagrać. Także robimy, co możemy. No, można sobie też przekąski kupić. Jeżeli Wam się spodoba taka relacja, to oczywiście chętnie ją w przyszłości powtórzymy. O, zobaczcie, co tutaj jest. Łączniki, nazywane przez niektórych mączniakami, ale mączniaki to grzyby, jest sprostowanie. No i drewnojady. Lubią je duże jaszczurki na przykład, duże ptaszniki. Ale na swoje. Nie, ja dziękuję. Pokaż, Kaja, co tam masz? Jałko. Karaczary madagaskarskie. No i szarańcze. Nie są to raczej zwierzaki na rękę, ale są piękne w terrarium, trzeba przyznać. O, jak tutaj wcina. Jak na patyczaki, to faktycznie są ruchliwe. Super, jakbym chciała... No, jakby pani je dotknęła, to by pani wtedy zobaczyła, jak ich możliwości. To nie wszystko? No nie. To jest 1/20 ich prędkości. Jest jakiś gatunek, który... na przykład no jest jakoś niebezpieczny, oczywiście nie tutaj, tylko mówię tak ogólnie, czy one wszystkie są... Jak pan wie, że patyczak, to znaczy, że to jest dobre stworzenie. Znaczy, samców straszyków nowogwinejskich nieraz nie biorę takich dorosłych w ręce, takich agresywniejszych, bo one mają kolce między goleniem a udem. Mhm. I no, to są kolce takie centymetrowe prawie, więc mogłyby skaleczyć, jakby aha, się wkurzyły. No to jest najwięcej, nie? Co mogą zrobić, tak? No, to jest najwięcej, co mogą zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Widać, nie tylko ptaszniki gustują w robakach. Już kiedyś próbowaliśmy. Trochę jak chipsy, tylko takie z tłuszczem wyczuwalnym. Chociaż na chipsach też czujemy tłuszcz. Ale mamy różne zielone dodatki, naczosy, sosy. Próbujemy? Duże białka. Próbujemy. Próbujcie. Co, Paulina, pracujesz nawet na giełdzie? Tak. Oswajasz ludzi z pająkami? Tak, daję pająki. Cenimy twoją misję. Na ręce. Pająki dla dziewczyn, braszki. Super. Chyba to był dobry wybór. Wybrałaś bardzo towarzyskiego pająka. Panowie, taką piękną ofertę. Zobacz, jak to jest fajnie zrobione. Ja nie patrzę, bo ja bym za dużo chciała stąd. Tak, tu nie można brać za dużo pieniędzy na giełdę, to dobrze, prawda. Dobrze, że już mi się skończyły wszystkie. Ja uwielbiam te wszystkie miseczki i sprzęciki. A ja wszystkie te braszki i braszki i braszki. Oczekiwał. Zobaczcie, otwarte mrówki dzięki talkowi z wodą nie uciekają. Co mówisz? Tutaj są takie duże. Jaka mrówa! Mrówka wielkości palca. Królewski, no właśnie. Skakuj królewski, widać. A ile to cudo żyje? Około 2,5 lat. Poczekaj, jak chcesz ładne zdjęcie zrobić, to...
wstydzi się. Taki złośnik, bardzo jest nerwowy. Nie, te nie są nerwowe. Tu mamy kreta. Jak coś kogo otworzy, trochę lepiej będzie widać. Jest trochę jadnite, ale na przykład koły mają bardziej silny jad niż Furio. Ale za to wolą uciekać, nie? Chociaż... Tego też jeszcze nie mam. I tego również bym chciała. Tego. To jest pająk z Kevina. Prawda? Co tak ci się tu podoba? To ujęcie tego pająka. Tak, a gamki pod kątem temperamentu są dobre dla początkujących, ale trzeba pamiętać, że potrzebują dużo miejsca i dobrego oświetlenia. Ale piękne. Jak o, to dzięki. Kameleon? W pierwszej chwili go nie zauważyliśmy. Ale że co on jest, przepraszam, żywy? Tak, żywy, żeby miał dwa oczy niezależne. Jednym okiem może patrzeć na was, a drugim już polować. On chyba na męża próbuje skapolować. Nie, 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 tego się nie je, kolego. Ale oni mogliby tak być? No w naturze tak. Kameleon potrafi mniejszego zjeść, tak samo mąż też potrafi. Faktycznie, tu jednym okiem patrzy, a tym tam jest też nie. Bardzo fajny książ, bardzo lata. To jest akurat dziecko tej pani, bo to jakby ona lubi takie rzeczy. No już ty tyle co ona opowiadasz, to już ja nie muszę nic mówić. Wielkie, cudowne samczor. Tak? Zapytać? Ba. Kupiłyśmy pająka, żeby wziąć sobie cukierka. Stra, też go brałyśmy na ręce. Wszystkie pająki ode mnie są ekstra. Co tam masz? Hamori. A tu? A, pętka. Czemu nie ode mnie? Pokaż, co masz na ręce. Tutaj musisz się zgłosić do panów, że robisz reklamę w terrarium. 6,50. Ale fajne. Mają klimat. Jeszcze jakby na przykład puścić tutaj taką chromatopalmę, żeby wszystko ładnie opajęczynowało, albo no. Innego pająka. No tak, gdzie ty możesz być? Przy pająkach. Tak, tu. Patrz, jaka ładna, kolorowa. Dzień dobry, a pan co tutaj sprzedaje? Dzień dobry. Wszystko u tego pana możecie kupić. Wszystko, co tylko chcecie. Nawet pająki. Gdzie ma pan pająki? Tam dalej. O, pająki zaraz to zobaczymy. Co, pająki? O nie. Co? O nie. Jest ona. O nie. Wszystkie pieniądze wydałaś, a jest ona, tak? Tak. Chciałabym, żeby z tobą nie przychodzić tu. Tak? Tu mamy bardzo wyjątkowe stoisko. Tak. Bardzo wyjątkowego człowieka. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, no ja lubię na przykład. Nie wiem, czy pan na TikToku też nas proszę pana, a to jest prawdziwe? Ten wąż jest prawdziwy, proszę pana? Oczywiście. Choć był. No jest prawdziwy, ale nie żywy, no. Przyznaję, że ma talent. Tak, bardzo ładne. Wygląda jak rzeźbione, a to jest naprawdę spreparowany wąż. Patrz, tutaj jest w butelce. Nawet się kręci. I takie... Tutaj mamy puzzle. Bo rasa istotna, żeby czeszka była. Ale bomba. Licytacja. Charytatywna. Nie to na Polskiego, taki podlotek. Stubeczka mamy na razie. Paulina, pochwal się zakupami. Co dziś zdobyłaś? Pająki. Patrz. Patrz, jaki byk. Brachypelma. Urośnie za jakieś 60 lat do wielkości ręki. Davus, Pentalorius. Kobitka. Broszkę. Jest ładny, ale już nie chce chodzić. I karmówkę dla nich, tak? Ładna. Jesteś zadowolona z zakupu ogólnie? Nie, bo mam za mało. Za mało masz. O, jeszcze mam. Papiery. Nie zamkną mnie do paki. Wszystko legalnie. Tak.
giełda dobiegła końca. Wyszłyśmy szczęśliwe? Szczęśliwe? Tak. Okej. Mi się bardzo podobało. Podoba mi się przede wszystkim atmosfera, jaka tutaj jest. Jest bardzo sympatycznie. Ludzie zagadują, wszystko tłumaczą, chętnie pokazują. Wystawcy opowiadają o zwierzętach szczegółowo. Ile trzeba razy, tyle razy odpowiedzą na to samo pytanie. Widać, że zależy im na tym, żeby zwierzaki czuły się dobrze w nowych domach. No i co? Coś podobało Ci się coś jeszcze? Duży wybór chyba. Tak, pająki najróżniejsze. O, pająków było mnóstwo. Zresztą, jak widzieliście, Paulina też już skorzystała z okazji. No i co? Dzięki, że byłaś ze mną. Dajcie znać, czy Wam się podoba taka forma odcinka. Może jeszcze kiedyś powtórzymy. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Każde zwierzę ma swoją historię, jak rozumiem. No ogólnie staramy się tak, żeby jeżeli faktycznie już przekazujemy jakąś wiedzę merytoryczną, żeby mieć w miarę możliwości dokumentację zdjęciową i być w stanie powiedzieć parę słów o pacjentach. No i też mieliśmy takie przypadki, które faktycznie zdarzają się, powiedzmy, dosyć często. Na przykład usunięcie kul żółtkowych. Tak jak tutaj Agamę na zdjęciu, nie jest to przypadek odosobniony i faktycznie zdarza się stosunkowo często u samic, więc staramy się, żeby gdzieś tam na wizytach profilaktycznych, jeżeli ktoś przychodzi na taki ogólny przegląd z Agamą brodatą, żeby zrobić to USG i zobaczyć, czy raz, jajniki są aktywne, a dwa, czy ewentualnie pojawiają się już gdzieś jakieś wolne kole żółtkowe, które teoretycznie później powinny się zamienić w jaja i zostać wydalone. No ale nie zawsze tak się dzieje, no i czasami to jest akurat taki delikatny przypadek. W miarę dobrze, estetycznie się ogląda na tego typu infografice, ale są takie przypadki, że naprawdę te kule już umierają, są twarde jak kamienie. Fajnie, że jakby większość hodowców stara się już o tym mimo wszystko o dobrostanie i o zachowaniu dobrego zdrowia u zwierząt aktywnie mówić, bo to jest bardzo ważne, dlatego że większość ludzi tak naprawdę kupuje, znaczy może nie będę generalizować, ale jest pewna grupa ludzi, która kupuje zwierzęta impulsywnie i niekoniecznie wie o ich warunkach utrzymania. A tutaj jest tak, że w przypadku sprzedających my liczymy jako osoby, które zajmują się później przypadkami klinicznymi na to, że dzięki osobie sprzedającej, która takie zwierzęta dystrybuuje, zostanie przekazana też minimalna wiedza na temat ich odpowiedniego chowu. To jest bardzo ważne, jakby tutaj faktycznie trzeba od tego zacząć. Oczywiście trzeba skierować też w odpowiednie źródła, żeby ludzie też wiedzieli, gdzie ewentualnie takie wiedzy fachowe szukać, co rozumiem, jak też może się wydawać niektórym ludziom problematyczne, bo tych źródeł wiedzy jest mnóstwo, nie wszystkie są zweryfikowane, czasami informacje się od siebie różnią, ale tutaj staramy się współpracować właśnie przede wszystkim ze sprzedawcami, żeby edukować, żeby do tego typu przypadków nie dochodziło, chociaż też, tak jak mówię, oprócz tego, że mam tutaj przypadki właśnie skrajne, które się gdzieś tam zdarzają u zwierząt, takie połknięcie fragmentów żarówki grzewczej, czy tutaj było połknięcie kamienia w przewodzie pokarmowym. Tutaj jest akurat kamyku aksolotla, który jest bardzo ciężki do znieczulenia, dlatego że jest to zwierzę żyjące w środowisku wodnym, więc anestetyki również trzeba rozprowadzić po ciele w wodzie, co jest dosyć, dosyć skomplikowaną sprawą, ale nam się udało z powodzeniem tutaj akurat konkretnego aksolotla zoperować. No i są też takie przypadki, które się zdarzają, a niekoniecznie mają wpływ na jakby tutaj pogorszenie stanu zdrowia. To było właśnie na przykład zdjęcie RTG węża, którego widać już pięknie rozwinięte płody. To jest samica węża w zaawansowanej ciąży. Także też takie fajne przypadki na przykład nadchodzącego miotu. Też coś przyjemnego. Tak, są też przyjemniejsze momenty w tej pracy, nie tylko, że gdzieś to skrajne zaniedbanie czy inwazja endopasożytów. No, jeżeli chodzi o utrzymanie w dobrej kondycji zwierząt egzotycznych, no to przede wszystkim ważenie regularne, jeżeli jest to możliwe, regularne przeglądy całego ciała, żeby chociaż raz w tygodniu mieć to zwierzę na ręce, móc je pooglądać, zobaczyć, czy wylinka poschodziła, czy nie ma generalnie żadnych zmian w kolorze, na skórka, czy nie pojawiają się na przykład przymknięte oczy, jakiś wypływ niewiadomego pochodzenia. Coś nietypowego. Tak, waga jest ważna przede wszystkim głównie w kwestii tego, żeby widzieć, czy zwierzę przybiera na wadze, czy nie. Wiadomo, że na przykład jeżeli mamy takiego gekona, który jest jaszczurką małych gabarytów, to jest bardziej widoczne, ale jeżeli mamy kilkukilowego węża, no i on powiedzmy w przeciągu 300
tfu, w przeciągu miesiąca straci na przykład 300 gramów na wadze, to ciężko będzie nam to zaobserwować, to już jest mimo wszystko ważny parametr, który nam może mówić o tym, że jego stan zdrowia jednak wymaga kontroli lekarskiej albo wymaga dokładniejszej obserwacji. No i co? Przede wszystkim trzymanie się wytycznych od hodowców i tych, które faktycznie są ustalone dla konkretnego gatunku, czyli przede wszystkim wilgotność, temperatura, na bieżąco zmienianie wody i dostęp do dobrej jakości karmówki, a biorąc pod uwagę to, że mimo wszystko dosyć często zdarzają się endopasożyty, to regularne badanie kału, takie minimum raz na kwartał, albo przynajmniej raz na pół roku jest też wskazane. I sprawdzenie hodowcy, nie? Dokładnie, to jest też istotne faktycznie, żeby kupować ze sprawdzonych źródeł, sprawdzić hodowcę wcześniej, zarówno jeżeli chodzi o zwierzęta egzotyczne, jak i o zwierzęta towarzyszące, móc sobie te zwierzęta zobaczyć, zobaczyć w jakich warunkach na co dzień mieszkają. No tutaj jakby nie jest to możliwe, aczkolwiek większość hodowców jest transparentna, ma swoje firmy, ma swoje sklepy stacjonarne w dużej mierze, więc dokładnie. Jest szansa też, żeby ze wszystkimi porozmawiać, zobaczyć jak wyglądają zwierzęta. My też specjalnie po to robimy kontrolę, żeby zobaczyć, czy zwierzęta są zdrowe. Nie, no to super, że jesteście. Bardzo mnie cieszy, że widzę to stoisko. Także dzięki. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrało. Do zobaczenia. Super. Dobra. Pełaś z kadru. Jest kamera czy aparat?